jesteśmy w nowym miejscu na mapie Śląska, w Sosnowieckim Egzotarium. Tu był kiedyś stary budynek i stary egzotarium, a teraz jest całkiem nowy budynek, całkiem nowe miejsce. Otwarte było w grudniu, więc idziemy zobaczyć, co fajnego tutaj jest. No, obiekt był oddany w grudniu. Tak, no, wszystko na nowo. Dobra, rozbierajcie się. Tak, czapki wkładamy tu. Albo ślimaczek. Rybkę widzę tylko. Tu pływa taka mała rybka. Widzisz rybkę? Tam też są wodę. Tam, ale chodzą. Patrz. Widzisz, tutaj siedzą? To są szarańcze tam na górze. O. Szarańcza? Tak, szarańcza. To mi się źle kojarzy. Karolka, widzisz? Widzisz tam? Takie robaczki siedzą. A tu co jest? Tu fajne małe żółwie. Żółwiki tutaj są. To są żółwie błotne. O, jak fajne. Ładne. Lego na rączkę wziąć. Tygrzyka paskowanego proszę szukać, takiego pajączka. Pajączka jeszcze poszukajmy. Złapiesz ją? No rany, ta ma zabawę teraz. Uciekła! Ale stoi w miejscu, ona zaraz tutaj do ciebie przyjdzie. Tu jest ryba, na dole. Jedna rybka. Taki ma, o, tam jest taka mała, patrzcie na taką rybkę. Śmieszna.
malutkie ryby, popatrz. One będą rosły takie rybki wszystkie, nie? Popatrz, tu są takie malutkie. Gdzieś te niebieskie, gdzieś te niebieskie rybki? Jak takie niebieskie światełko? Widzisz je? Proszę, zobacz, jak niebieskie, jak niebieskie światełko. Się mienią te delikatnie. Śliczki się mienią. Co robicie? Postój? Tak. Zmęczyły się już. Karolina, proszę. Nie polej się, dobra? Bo nie mam żadnej kluzyczek. Idziemy teraz szukać kogo? Węża. Węża. Idziemy węża. Szukać węża. Duże, małe, jak to są? Rybki obejrzane. Tak. Kobrę albo anakondę. Rybek jeszcze będą piranie. Właśnie. To będzie taka palmiarnia troszkę. Taka palmiarnia w Gliwicach chyba, nie? Coś takiego. Byłam, widziałam. Bo malutkie są te roślinki wszystkie, co? Takie jak piasek trochę i ten. Zobacz, Akusza, jedna a drugiej siedzi. Bawią się chyba w coś. Jak myślisz, co się bawią? Mrugają oczami. Mrugają oczami. To się gdzie mruga? Ale nie wolno jeść, tak? O, to jest taki wysoki. O, wchodzimy znowu do jakiegoś ciepłego miejsca, bo widzę, że jest zaparowane. Nie, ja chcę ma... Strefa tropikalna. Wow. Wchodzimy w jakiegoś ciepłego miejsca. No. Tam jest zimno, tu zaś gorąco. Zmiana klimatu. Zmiana klimatu, tak. Dobra, jest ta pogoda na górze. Buga. Ala się nazywa, Ala Zielona. Wymyśla nowe święty piosenki. Słyszycie papugi? Słyszymy! No swoje jedno. Słyszę, jak krzywoją na ciebie. Karolka, zobacz na nas. Tak moje. Jaki cały w wodzie. Jaki cały w wodzie. Piękny jest ten tukan. Bardzo ładny. Tam jest drugi na górze. Patrz, tam się na samej górze. Widzisz go? Aha. Tam na samej górze siedzi. Olusia, widzisz go tam na górze? Tam wysoko, wysoko? Idzie, no. I patrzy na świat. Siedzi, widzisz, zobacz. Tak, oglądaj. Widzisz, może tam.
jest to skórek dwupazurzasty. Taki żółty. O, tam na dole jest, na chabie. Co? Ta ryba. Przykleiła się. Przykleiła się i to języki ruszy. I śpi. O, patrz, jakie ma. Ale ryba ładna. No tak, dziewczynka. Ale po prostu piękna jest. Wygląda jak dziewczynka. No. I taki ma takie ten charakterystyczny kolor, taki ładny. Tu jest druga taka podobna. Widzisz go? To jest mały żółwik. Nie chcesz już? Mały żółwik. Też chyba pyton, nie? No też pyton chyba, tak? No też, no. Ale on ma takie ciekawe wzory. Jaki pozwijany. No. Masz jakieś śliski w dotyku. Jak zaatakuje, to już po tobie. Tam jest anakonda, tam taki mały. Widzicie, w wodzie siedzi taki mały. Anakonda to jest. Patrzcie, idziemy dalej, co? Po tych anakondach i pytonach idziemy dalej. A nie, no, ale sporo obiekt. Bardzo dużo. Duży obiekt. Idziemy schodki, chodźcie. Jest co zwiedzać. Różne strefy klimatyczne, ciepło, zimno. Tu jest gorąco. A wcześniej było tak zimno, że się... Potem byliśmy na pustyni chyba nocą. O, było zimno. O, i na mostek, chodź, ten mostek. Idziemy na mostek, chodź. Dla dzieci. Chodźcie, zobaczymy na kino dla dzieci. Fajnie było, fajnie. No, ma to miejsce, potencjał, jak te wszystkie rośliny. To jest miejsce odświeżone niedawno, w grudniu było otwarcie. Po takim remoncie, przebudowie trochę. Ogólnie polecam to miejsce, bardzo fajne. Jak to wszystko podrośnie, te wszystkie palmy, nasadzenia, to będzie świetnie. Warto obejrzeć. Tak, podobnie jak w palmiarni w Gliwicach, ale dużo bardziej nowocześnie. Tak, nie zapraszamy.